teraz już powinno być ok, nie powinniście... Nie, już się raczej nie odbije. Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, weźmiemy się za makijaż, który obiecałam Wam już dość dawno temu, a będzie to makijaż ślubny, makijaż dla gościa weselnego, ponieważ one się właściwie prawie że od siebie nie różnią. Chcę zrobić dzisiaj makijaż, który będzie bardzo upiększający, czyli tutaj nie będzie, wiecie, ferii, barw i tak dalej, i tak dalej. Chcę pójść w totalną klasykę, żeby z tej propozycji makijażu mogło skorzystać jak najwięcej osób, więc to będzie makijaż taki, który będzie pasował większości z Was. No i żeby było jeszcze fajniej, to chcę dzisiaj użyć tylko i wyłącznie drogeryjnych produktów, tak? Czyli zrobimy sobie makijaż, który będzie bardzo trwały. Chcę to zrobić jako taką lekcję makijażu, w związku z tym tutaj uzbrójcie się, wiecie, w coś do jedzenia, w coś do picia, bo z całą pewnością to będzie odcinek, który będzie bardzo mocno przegadany, bo chcę zawrzeć w nim jakby sporo takich technicznych moich uwag, ale też pamiętajcie, że jest coś takiego jak playlista ABC makijażu. Ja ją spróbuję tutaj przypiąć, tu albo tu. Nigdy nie pamiętam, po której to jest stronie, w każdym razie chyba tu. Tu przypnę Wam tą playlistę, tak żebyście mogli sobie odtworzyć jeszcze inne odcinki, takie, w których też jest zawartych sporo technicznych uwag. Tam też znajdzie się makijaż brwi i tak dalej, i tak dalej. Tam jest naprawdę sporo filmików, tak więc jeżeli macie jakieś jeszcze wątpliwości, to tam Was po prostu odsyłam. Natomiast tutaj myślę, że bez zbędnego gadania to bierzmy się za zrobienie makijażu. Dodam tylko, że zmieniłam obiektyw i dajcie mi znać, czy teraz lepiej widać, czy w poprzednim odcinku było lepiej widać, bo nigdy nie wiem, jak to wygląda z pozycji widza. Dobrze, przybliżam Was do siebie i zaczynamy od makijażu oka. I w tym odcinku tak naprawdę będzie tylko makijaż oka, dlatego że no nie chcę, żeby ten materiał, wiecie, trwał godzinę czasu. Więc podzielimy sobie to na dwa odcinki, makijaż twarzy oraz makijaż oka. Dziś zajmiemy się makijażem oka. No i taką rzeczą podstawową jest przygotowanie powieki. Ja na powiekę nałożyłam już odrobinkę korektora Run for Cover od PAEZE, ponieważ sobie podczyszczałam brwi, brwi już mam zrobione. Makijaż brwi macie w osobnym odcinku, poza tym akurat ten makijaż kręciłam jako rolkę na Instagram, tak więc tam Was serdecznie zapraszam. Link do mojego Instagrama macie oczywiście na dole. I przy takim makijażu, który ma przetrwać, wiecie, przynajmniej te 10 godzin, tak, no bo 10-12 godzin, w zależności jak się bawimy, do tego właśnie jeszcze gdzieś tam spocenie, no bo wiadomo, tańczymy, bawimy się, często jest duszno, więc tutaj musimy mieć pewność, że nic nam nie spłynie. Tutaj pamiętajcie, żeby w tak ważnym dniu, jeżeli wychodzicie właśnie gdzieś na wesele, chcecie wyjątkowo dobrze wyglądać, stawiajcie na sprawdzone przez siebie produkty. Bardzo Was proszę, nie kupujcie konkretnych produktów tylko dlatego, że Tryfonka powiedziała i w dniu wyjścia nie aplikujcie ich sobie na twarz, na oko. Wiecie ze względu na co? Ano ze względu na to, że te produkty, które u mnie świetnie wyglądają, nie muszą wyglądać świetnie u Was. Po prostu to zależy od bardzo wielu czynników, od Waszej pielęgnacji, od Waszej cery, od tego w jakim dniu cyklu jesteście. No i do tego, jakie macie preferencje. No ale o makijażu twarzy to dobrze, w osobnym odcinku, Tryfonka, w osobnym odcinku tutaj przygotowujemy powiekę. Więc z całą pewnością ja dzisiaj będę używała produktów, które znam. Tak więc nikogo nie zdziwi fakt, że ja użyję sobie mojego ukochanego Eyeshadow Keeper od Inglota i jest to baza, która u mnie daje radę. Natomiast wiem, że są osoby, które mają na tyle przedłużające się powieki, że ta baza no po prostu jest za słaba, tak? To w tym momencie pokażę Wam bazę, która no niestety nie jest taką, wiecie, z tych tańszych, drogeryjnych, ale jeszcze jak ja malowałam inne osoby, to właśnie w momentach, kiedy przychodziła osoba, która mówiła, że ma bardzo przedłużającą się powiekę. Poza tym to jest, wiecie, bardzo łatwo zauważyć, bo taka osoba przychodzi i już ma tutaj naprawdę przetłuszczoną powiekę, wystarczy przetrzeć jakby przed zrobieniem makijażu tonikiem i jeżeli w momencie, kiedy ja robię brwi, ta powieka już się wytłuści, to ja wtedy wiedziałam, że muszę użyć tej bazy od Urban Decay. Przy czym
bazę od Urban Decay nie polecam na co dzień, dlatego że to jest przynajmniej, wiecie, w moim przypadku to jest zbyt mocna baza i ona zbyt mocno przesusza właśnie powiekę. I przy bardzo wiotkiej powiece, przy powiece, która już jednak się marszczy, to ta baza może wyglądać no dość ciężko, w sensie takim, że będzie podkreślała wszystkie zmarszczki, więc musicie po prostu wypróbować, która, czy ta, czy może jeszcze jakaś inna. Oczywiście dajcie mi znać w opisie, jakie bazy u Was się bardzo dobrze sprawdzają. Ja jeszcze miałam bazę ze Smashboxa, ona też mi bardzo dobrze służyła, zresztą właśnie jak malowałam innych, to w ogóle pracowałam na bazach ze Smashboxa. One były po prostu niezawodne, tam jest ich kilka rodzajów i można dobrać do naprawdę każdej cery. Ale dobra, nie o cerze, o oczach, więc Urban Decay bądź Inglot Eyeshadow Keeper. Ja wybieram Eyeshadow Keeper, bo u mnie ona wygląda po prostu dużo lepiej. No i tutaj musicie pamiętać o jednym, o ilości. Taka ilość to jest ilość wystarczająca na dwie powieki. Tak więc ja odrobinkę tej bazy rozpracowuję tutaj i nakładam na powiekę. Skupiam się w tych miejscach, gdzie powieka marszczy się najbardziej, bardziej w wewnętrznym kąciku i przejeżdżam na całą powiekę ruchomą oraz na dolną powiekę, bo tutaj lubią się też te cienie gdzieś tam zbierać. Na drugie oczko od razu. I tu najlepiej chwilkę odczekać, nawet z zamkniętymi oczami, żeby nic tam się nie zebrało. Ta baza tak utrwali nam ten korektor, że tu nie powinno się za bardzo nic zbierać. Ja już otwieram oczy, jak mi się zbierze, to sobie po prostu, wiecie, rozklepię. Ale jak macie czas, i to jest właśnie jeszcze jedna rzecz, zarezerwujcie sobie więcej czasu, bo nawet jeżeli coś Wam nie wyjdzie, to wtedy szybko zmyjecie i zrobicie jakiś szybki makijaż, taki bardzo, bardzo prosty. Natomiast też warto jest przećwiczyć sobie ten makijaż, który chcecie mieć właśnie jako gość weselny bądź jako panna młoda. A czym w ogóle się różni taki makijaż na przykład na wesele od zwykłego makijażu, takiego jak, nie wiem, wychodzimy do znajomych i też chcemy super wyglądać? Ano przede wszystkim tym, że on musi być po trosze makijażem fotograficznym. Tu musimy złapać ten balans pomiędzy tym, żeby na przykład konturowanie dobrze wyglądało na zdjęciu, czyli żeby było widoczne na zdjęciu, ale żeby było na tyle lekkie, żeby na żywo wszyscy podziwiali, jak my pięknie wyglądamy, a nie, wiecie, o matko, co ona tutaj ma za odcięcie jakieś dziwne albo jakąś plamę. Słuchajcie, trzeba to zbalansować i najlepiej jak to sprawdzić? Ano po prostu po zrobionym makijażu poróbcie sobie zdjęcia. Poproście kogoś, żeby zrobił Wam zdjęcie z bardziej daleka, bardziej z bliska. Zwłaszcza jeżeli jesteście panną młodą, która sama chce się malować na swój własny ślub. Z różnych przyczyn. Ja powiem Wam szczerze, że gdybym brała ślub, z całą pewnością skorzystałabym z własnych usług, a to tylko ze względu na to, że ja po prostu doskonale znam moją twarz, wiem na którym etapie, jeżeli coś zaczynam nakładać i jest coś nie halo, to ja już widzę po na przykład strukturze, że o kurczę, dzisiaj to jest akurat ten dzień cyklu, że ten podkład nie będzie wyglądał dobrze. Wiecie, znam moją twarz, znam moje oko, tak? Czasami ono jest bardziej opuchnięte, czasami mniej. Jakoś tak chyba bym się czuła bezpieczniej, malując się po prostu sama. I nie dlatego, że nie znam cudownych makijażystów, tylko myślę, że generalnie dla makijażysty malowanie drugiego makijażysty, tak, na tak ważny dzień jak jego ślub, jest czymś mega, mega stresującym, a ja wiem, jak chimeryczna ja potrafię być, jak stanowczo potrafię wyrażać to, co myślę i nie chciałabym żadnemu z makijażystów, których znam, zrobić czegoś takiego jak ja u nich na fotelu jako panna młoda. To naprawdę byłaby koszmarna panna młoda, mówię poważnie. No i tutaj, wiecie, nie będę ukrywać, że do tego filmiku po pierwsze Wy mnie nakłoniliście, a po drugie zainspirowała mnie ta nowa paletka od Kobo by Daniel Sobieśniewski, która nazywa się Wedding Day. I ja tutaj troszeczkę przyciemniłam obraz, żebyście mogli zobaczyć te kolory, jak one wyglądają w rzeczywistości, bo tutaj, wiecie, od świateł zawsze kolory się rozjaśniają. Zapaliłam jeszcze dwie dodatkowe lampy, tak więc cóż,
bierzemy się za robienie tego makijażu wreszcie. I zacznę od tego, że będę chciała sobie stworzyć niejako bazę dla zewnętrznego kącika oraz od razu przyciemnić sobie linię rzęs i do tego posłuży mi cień w płynie od Kobo w kolorze Arabic Coffee. I teraz tak, łapię za GB16, bo ona ma taki właśnie fajny czubeczek, którym spokojnie wjadę sobie między rzęsy i zaczynam od tego, że wtłaczam ten cień właśnie tutaj bardzo porządnie między rzęsy. Możemy to oczywiście też zrobić kredką, ale mi jest tym cieniem najwygodniej po prostu. I od razu zaznaczając sobie dolną powiekę, tak troszeczkę wyjeżdżam dalej niż za linię mojej źrenicy, jak patrzę na wprost. Tak, kawalątek dalej. I tu wyznaczam sobie zewnętrzny kącik od dołu, tak jak zawsze to robię. Także jest to przedłużenie tej linii, którą narysowałam sobie na dolnej powiece. Bardzo Was przepraszam za te hałasy, no ale niestety. Uroki mieszkania w bliźniaku. I zobaczcie, ja chcę, żeby mój zewnętrzny kącik kończył się tu. Czyli wjeżdżam sobie tak jakby w załamanie, bo chcę przedłużyć, bo pamiętacie, jak malujemy opadającą powiekę, to chcemy niejako przedłużyć tą linię załamania, ale tak jak idzie linia naszych rzęs, bo ona tutaj, ta poduszeczka zaczyna opadać, więc chcemy, żeby tak jakby ta sama odległość, która jest tu, żeby była tu, ale żeby była tutaj taka sama odległość, to spójrzcie, muszę namalować to na tej poduszeczce, tak? Ja tu sobie tak delikatnie szkicuję, ten pędzel się idealnie do tego nadaje, bo on tak jakby od razu rozblendowuje to wszystko. O! I teraz jak ja sobie tak uniosę brew, to zobaczcie, gdzie sięga ta linia, tak? Więc tutaj musicie jakby znać anatomię swojego oka, dlatego mówię, nie róbcie tego makijażu w momencie, kiedy wybieracie się na przykład na wesele, a odpalę sobie tryfonkę i pomaluję się razem z nią. Musicie to najpierw u siebie przećwiczyć. Naprawdę, mówię zupełnie poważnie i to jest naprawdę dobra rada. I teraz na płaską część pędzelka nabieram sobie więcej tego cienia i tutaj w ten zewnętrzny kącik wszystko sobie wtłoczę. O, w ten sposób tu troszkę rozmarzę. I absolutnie nie wyjeżdżam za tą linię, którą sobie wyznaczyłam. I teraz paluszkiem, bo tak jest najwygodniej, delikatnie rozsmużam tą linię, ale zobaczcie, to są takie mikro ruchy, tak naprawdę ja robię takie leciutkie tap, tap, tap z takim pociągnięciem, bo zawsze można sobie dołożyć, gorzej jest, jak to zastygnie i już nie będziemy mieli możliwości rozdymienia tego. Bo nie chcę tu, żeby była ostra granica, bo jak ja zostawię tu ostrą granicę, to ona po prostu zostanie i koniec. I tutaj już nic z tym nie zrobimy, bo to jest cień zastygający. Ale też dzięki temu ten makijaż będzie bardzo trwały. Tak więc zarówno tu, jak i od zewnętrznego kącika delikatnie paluszkiem na zasadzie tap, tap, tak i takie delikatne, milimetrowe pociągnięcie. Nie dalej. Dlatego, że wtedy wyjdzie nam to cieniowanie gdzieś tam, wiecie, pod brew, za ciemne. Ja widzę właśnie bardzo często, że dziewczyny, które nie są profesjonalistkami, mają tendencję do wyjeżdżania z ciemnym cieniem zbyt wysoko. Pamiętajcie, tego ciemnego cienia da się dołożyć jakby bez najmniejszego problemu na sam koniec, jeszcze żeby wzmocnić ten efekt. Ale jeżeli go rozblendujecie za wysoko, jakby poniesie Was blend z ciemnym cieniem, to będzie Wam, jeżeli nie macie dużego doświadczenia, będzie Wam bardzo trudno z tego wybrnąć. Ok? Tak więc tu jeszcze raz, tak delikatnie, o. I jeszcze przyciemniam przy samej linii rzęs. I spójrzcie, tak to ma wyglądać właśnie po tym rozcieniowaniu paluszkiem, czyli nie widać wyraźnych, ostrych odcięć, ostrych granic, tylko to wszystko jest takie właśnie delikatnie przydymione. Dobra, to ja robię to samo na drugim oku i bierzemy się za zabawę cieniami.
I teraz uwaga, eksperyment. Zmieniłam w tym momencie obiektyw na ten mój dawny i zobaczcie, w którym wygląda to wszystko lepiej. Czyli przesuńcie dosłownie te 10 sekund wcześniej, 20 sekund wcześniej i spójrzcie teraz, bez zmiany żadnych ustawień. Tak po prostu zmieniłam tylko obiektyw. Napiszcie mi, w którym Wam się oglądało lepiej. Bo tamten był ze zmienną ogniskową, a ten jest ze stałą ogniskową. I w tamtym na pewno było słychać to takie pyk, 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 pyk. Mnie to strasznie denerwuje, ale z drugiej strony on mi daje możliwość, wiecie, bliżej, dalej, a tutaj muszę jeździć tym fizycznie aparatem. Poza tym on też ma jakby ograniczone pole widzenia, ten mniejszy, nazwijmy to, mniejszy obiektyw. Dobra, nieistotne. I tutaj jeszcze, wiecie co, tutaj jeszcze postaram się nie zapomnieć mówić Wam, jakich ja pędzli używam, bo to jest bardzo ważne. Dobór pędzla jest mega ważny i pamiętajcie, że musicie pędzle, a przede wszystkim ich wielkość, dobierać do Waszego kształtu oka, do Waszej wielkości oka. Bo zupełnie inaczej maluje się na przykład moją powiekę, tym Boho Beauty 202, tak? On tutaj mi pięknie wchodzi, ja go uwielbiam do makijażu i wszelkie jego zamienniki. Tutaj macie podpięty filmik z moimi ulubionymi pędzlami. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie są jego zamienniki, to tam w tym filmiku one są. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że przy mniejszych oczach on będzie po prostu za wielki. Wtedy weźcie coś mniejszego, coś, co jest też w takim kształcie, też takie sprężyste, ale mniejsze, czyli na przykład Glam Brush O126 albo DS13. To są właśnie te kształty a la Hulu P66, tak? To jest mniej więcej taki kształt, zobaczcie. To jest mniejsza wersja tego pędzelka. Widzicie to? Przy mniejszej powiece bardziej sprawdzi się ten mniejszy. Ja będę używała trochę większych, bo ja mam większą tu powierzchnię. Łapię za to Boho Beauty, po prostu ono jest tutaj najbliżej. Już nie chcę szukać, wiecie, tych zamienników. Sprawdźcie w tym filmiku, który wcześniej Wam podpięłam. I zacznę sobie od tego cienia Veil i zmatowię sobie tutaj tą całą przestrzeń pod łukiem brwiowym. Najeżdżając na to, wiecie, na to, nazwijmy to, szarawe, które roztarłam tutaj. To nie ma najmniejszego znaczenia. Chodzi o to, żeby ten łuk brwiowy był zmatowiony i żeby nam się dużo lepiej po prostu tu w tym miejscu blendowało, tak? Czyli nie będzie czegoś takiego, że dotkniemy i zostanie nam plama. Tu ma być przypudrowane, ale tylko ta nieruchoma część powieki, ruchomej części powieki nie ruszamy, tam ma być lepko. No i teraz łapię za ten cień Grum, jakoś tak to się nazywa. I bardzo proszę, wyznaczam sobie moje załamanie. I tak jak Wam powiedziałam, chodzi o to, żeby była przedłużona ta linia tego załamania, widzicie? Czyli to, gdzie wpada ta moja powieka. Czyli jak patrzę na wprost, to chcę, żeby o ta linia tak jakby przebiegała tutaj troszeczkę wyżej. Czyli o tu będę skupiała to cieniowanie, które będzie jednocześnie rozproszone. Wiecie, o czym mówię? Tak więc tutaj najpierw sobie wszystko delikatnie zaznaczam, nie dojeżdżając absolutnie tutaj do tej przestrzeni pod samym łukiem brwiowym. Bo to właśnie stanowi o tym później, że ten makijaż wygląda na taki czysty. Teraz łapię za ten odcień Rings, właśnie na ten pędzelek O126, odrobinka na czubeczek i teraz unoszę głowę, tak, widzę, gdzie jest to moje załamanie i widzę, jakbym tu chciała, żeby to wszystko przebiegało. Pamiętajcie, to chodzi o tą linię, żeby tu było troszeczkę wyżej i właśnie to chcę, to złudzenie namalować, ale ponieważ tutaj już mam wszystko rozdymione, więc tutaj tak tylko właśnie tą odrobinką i tym takim troszkę ciemniejszym cieniem wystarczą trzy ruchy i zobaczcie, i to jest wszystko pięknie wblendowane, tak? Aha, sąsiad znowu ćwiczy. I od razu tym samym cieniem zaznaczam dolną powiekę. Czyli to, co ma stanowić cień, taki najgłębszy cień, tu na górnej powiece, będzie stanowiło cień też na dolnej powiece. I to będzie tak ładnie wtedy spójnie wyglądać.
To jak mam równo dwoje oczu zrobionych, to teraz łapię za taki bardziej płaski pędzelek, to jest Hakuro J624. Nabieram sobie ten najciemniejszy brąz z palety, on się nazywa Ceremony, i wtłaczam go w zewnętrzny kącik, ale koncentrując się już tylko do tego mojego zewnętrznego kącika, który sobie, wiecie, wyznaczyłam. Już nic nie wyjeżdżam dalej, po prostu to robię jeszcze niżej niż ten poprzedni cień nakładałam. I stemplujemy, tak? Czyli uprawiamy wklepping, czyli ukochany sport tryfonki, jaki jest wklepping, wklepping, proszę Państwa. Pigmentacja tych cieni jest po prostu fenomenalna. I granice delikatnie, bardzo delikatnie rozcieram. Zobaczcie, to są takie naprawdę bardzo subtelne ruchy. Tą stroną, na której już nie mam cienia, bo cień był na tej stronie. Tak jeszcze to wszystko sobie dopracowuję. Tak naprawdę wstępnie. Bo teraz łapię za czysty pędzelek, to jest z tego takiego zestawu, który kiedyś był w Glam Shopie, ten o niesamowicie miękkim włosiu, i bardzo delikatnie przecieniowuję. Zobaczcie, ja tutaj ledwo co muskam powiekę. Przecieniowuję to w tym zewnętrznym kąciku z jednej, z drugiej strony. Te cienie bardzo ułatwiają pracę, bo tutaj one same się przenikają i uwierzcie mi, że ten nacisk ma bardzo duże znaczenie. Teraz wracam do odcienia Rings. Jego kładę sobie tutaj na tą część, która widzicie, która jest taka rozcieniowana, ona taka nie jest zbyt równo rozłożona. Tak samo tu po tej stronie. O, tu wklepię ten cień Rings. I teraz takim prawie czystym pędzelkiem, tak, bo jego używam, ale wytarłam go teraz w papier, rozdymiam te granice. I nakładam ten cień Grom. Tak, żeby, wiecie co, chodzi mi o zgubienie tych granic, ale tak naprawdę nic więcej, bo tutaj zaraz nałożymy sobie błysk, ale spod tego błysku, żeby nie były widoczne żadne granice, a te cienie cudownie przykrywają jeden drugi. I teraz przejedziemy sobie w tą stronę, czyli wracam do cienia Rings, odrobinka, i jego tu przecieniowuję, bo to pamiętajcie, że najlepiej właśnie robić tak na zakładkę, najpierw w jedną, a potem w drugą stronę, wtedy uzyskacie najpiękniejsze przejścia, takie bardzo płynne. I teraz już uprawiam tylko wklepping, widzicie to? Tylko tap, tap, tap po granicy. I wracam do cienia Ceremony, czyli ten najciemniejszy brąz, i też tutaj jeszcze tą granicę sobie dopracuję. Chyba wyszłam z ostrości, się skupiłam na lusterku, a nie patrzyłam w podgląd. W każdym razie mam nadzieję, że to widzieliście, że tak jeden na drugi nakładam. Tu jeszcze sobie wzmocnię zewnętrzny kącik, tym najciemniejszym brązem przejadę odrobinkę na dolną powiekę. Ok, i ponieważ będę przyklejała sobie sztuczne rzęsy, to chcę też, żeby moja dolna linia wodna była leciutko przyciemniona, ale nie chcę jej przyciemniać, wiecie, na całej jej szerokości, bo to może spowodować, że to oko będzie zbyt obciążone. I tutaj do tego nam najlepiej posłuży pędzeleczek Hulu P34. Ja będę sobie rysować tylko tak jakby 1/3 tej mojej dolnej linii rzęs. Widzicie to? Ja będę tutaj tak przystemplowywać. Nie chcę dojeżdżać tak jakby do gałki ocznej. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo
oko może być zbyt obciążone, a po drugie przy wrażliwych oczach, jak dotkniecie sobie gałki ocznej jakimś cieniem czy czymkolwiek, są osoby, na których to nie będzie robiło żadnego wrażenia, ale są osoby, którym oczy się zrobią tak czerwone, że najpiękniejszy makijaż popłynie po prostu. Wracam sobie do tego cienia w płynie od Kobo, tylko na sam czubeczek, widzicie to? Tak jakbym chciała malować rzęsy od dołu. I wjeżdżam też między rzęsy. Dzięki temu, że ja już między te rzęsy wjeżdżałam od góry, to teraz robienie tego od dołu jest dużo, dużo prostsze. No to mamy to. To teraz czas na błysk. Błysków mamy pod dostatkiem, tak, i wszystko zależy, czego chcecie użyć, natomiast chcę Wam pokazać błysk, którego chyba tutaj na kanale jeszcze nie pokazywałam. I to jest taki pyłek od Kobo i to jest numereczek 03 Midnight Glow. On jest takim przepięknym, szampańskim złotem. I teraz tak, możecie użyć sobie bazy takiej typowej, typu glitter primer, coś pod, tak jakby pigmenty, ale ja używam z powodzeniem właśnie tej samej bazy, Eyeshadow Keeper. Uwielbiam ją do tego właśnie wykorzystywać. Ale tutaj jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Nakładamy minimalną ilość i najpierw robimy jedno oko, a potem dopiero drugie, dlatego że ta baza dość szybko zastyga, a chodzi o to, żeby wykorzystać jej tą lepkość w danym momencie. Nakładam na powiekę ruchomą w tych miejscach, gdzie chcę, żeby ten pigment się przykleił. Nabieram pigmentu i go przyklejam. Tu jeszcze pomogę sobie pędzelkiem, żeby dojechać o tu. I spójrzcie, jak piękny efekt uzyskałam. No przepiękny jest ten błysk, po prostu przepiękny. Jest troszeczkę mniej drobinkowy niż na przykład Paris bądź Claire Blanc, natomiast to daje nam taki troszeczkę delikatniejszy efekt, tak? I spójrzcie, tu na tym oku nałożyłam cieńszą warstwę tego pigmentu. Zrobiłam to celowo, żeby pokazać Wam, jak możemy to przestopniować. Czyli najpierw zanurzyłam paluszek w pigmencie, odcisnęłam go sobie od łoń i dopiero naniosłam na powiekę. A tutaj zrobiłam odwrotnie, czyli po prostu nabrałam tego pigmentu i docisnęłam od razu w powiekę. Tak wiecie, wcisnęłam chwilkę, poczekałam. I tutaj mamy bardziej efekt taki drobinkowy, tutaj mamy bardziej taki gładki efekt. Tak? Także pamiętajcie, że mając dokładnie te same produkty, ale stosując różne techniki, możemy osiągnąć różny efekt, tak więc pobawcie się tym makijażem. Zobaczcie sobie właśnie na takim makijażu próbnym, co Wam bardziej pasuje, co ładniej leży na Waszej powiece. Tak więc zachęcam Was do zrobienia sobie dwóch, trzech makijaży wcześniej. Moje psy teraz będą szczekać. Przepraszam, był listonosz i teraz nie wiem, na czym skończyłam. Dobrze, po prostu przejdźmy do kolejnego etapu. Widzicie? Bo zrobiła się taka granica. Nie polecam tutaj majdrować, bo to można sobie narobić bałaganu. Wracam do tego cienia Rings, odrobinka na czubeczek. I tutaj delikatnie, ruchem wstępującym, przecieniowuję sobie niejako tą granicę. To teraz tak jakby poprawię sobie kreseczkę, złapię za ten cudowny pędzelek, to jest o 130, z Glam Shopu oczywiście. I tak bardzo delikatnie poprawię sobie tą, nazwijmy to kreseczkę, ale tak tylko, widzicie, przy samej linii rzęs, bo tym błyszczącym cieniem ją troszeczkę zakryłam. Ten pędzelek to jest po prostu totalny must have. Słuchajcie, tak jak GB16, póki nie użyjecie, nie sprawdzicie, nie dotkniecie, to nie będziecie wiedzieć, jak wyżyliście bez tego pędzelka. Tak, ten o 130 też uważam, że to jest ten typ pędzelka, który potrzebujemy do oddychania. Mówię zupełnie poważnie.
No dobrze, to w takim razie słuchajcie, ja tutaj posprzątam. Poza kamerą już dokleję sobie sztuczne rzęsy, dlatego że po pierwsze ciężko jest nie wychodzić z kadru doklejając rzęsy, a po drugie takie filmiki już na kanale były, jak mi się uda, to ja tutaj Wam przyczepię właśnie filmik. Zuziu, połóż się myszko. No hopaj, hopaj. Aha, jak będziecie widzieć jakieś wygniecione tło, to właśnie Zuzia się na nim położyła. No leż, możesz leżeć. Przepraszam Was bardzo. Na kanale macie tutaj filmiki, jak doklejać sztuczne rzęsy, w zależności od tego, co chcecie doklejać, czy w pasku, czy w kępki, takie odcinki są. I chyba są podpięte też pod to ABC makijażu. Zajrzyjcie tam koniecznie do tej playlisty, bo tam jest naprawdę sporo różnych materiałów, a jakby ta technika, ona się nie zmienia po prostu. No dobrze, to ja czyszczę tutaj, sprzątam. I za momencik widzimy się już ze zrobioną twarzą. No dobrze, kochani, to jestem ze zrobioną twarzą i przyklejonymi rzęsami. I tak to wszystko wygląda. Tak więc dokończmy sobie oko, bo ja później dopiero zobaczyłam, że wewnętrznego kącika nie zrobiliśmy, ale co się odwlecze, to nie uciecze, umówmy się. Ale jak Wam się podoba całość? Tak więc łapię za pędzeleczek, to jest Boho Beauty 210 z tej różowej serii i najpierw łapię za ten cień Veil i jego kładę wewnętrzny kącik tutaj, o, aż on jest cudownie napigmentowany i przeciągam sobie podłóg brwiowy, delikatnie jeszcze tu przeblendowując sobie wszystko. I też ruchem wklepującym delikatnie bardzo najeżdżam na ten błysk. Tak, żeby zrobić taki piękny gradient. Widzicie to? I zobaczcie, ile dało dołożenie tego jasnego matu. Zobaczcie, jedno i drugie oko. A jeszcze w sam wewnętrzny kącik idzie cień Lace, czyli ten biały tak naprawdę, prawie że biały. Ale tu w sam wewnętrzny kącik. To jest właśnie rozświetlenie przez rozjaśnienie, proszę Państwa. Teraz wracam do tego Veil i tu go sobie wkładam, o, od wewnętrznego kącika. Łapię za O126 i wszystko przecieniuję tym cieniem Champagne, jak zawsze. Odrobinka na czubeczek, nie? Odrobinka. Najpierw pod źrenicę. I teraz to wszystko rozciągam w jedną i rozciągam w drugą stronę. I ktoś mógłby powiedzieć, Marzenka, ty i brak różu. A no tak, bo dzisiaj sobie wymyśliłam do tego wszystkiego czerwoną pomadkę. Bardzo ładną czerwoną pomadkę, więc warto jeszcze zaczekać. Teraz troszkę cienia Rings. Tu wyżej jeszcze wklepię, żeby tu też były takie piękne przejścia kolorystyczne. Teraz czysty pędzelek O125. Wszystko ładnie jeszcze rozcieram, docieram. I spójrzcie proszę, jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim okiem, czyli to oko jest już zrobione z dołem, z wewnętrznym kącikiem, a tutaj jeszcze brakuje wewnętrznego kącika i rozcieniowania dołu. Zobaczcie, jaka jest różnica. Niby taki nic, niby taki drobiażdżek, a ile wnosi do makijażu. Czekajcie, wezmę Was troszeczkę dalej. O, i zobaczcie z daleka, jak to wygląda. Okej, i to jest ten moment, kiedy mogę wreszcie wytuszować sobie rzęsy. Łapię za tusz od Paese, Eyegasm i delikatnie tuszuję wszystkie razem, łącznie z tymi sztucznymi. No dobrze, kochani, to tak naprawdę makijaż prawie że skończony. Zostały usta. Ja tutaj sobie do tego makijażu wymyśliłam usta czerwone. Ale ponieważ wiem, że wiele z Was hołduje tej zasadzie, że albo oko, albo usta, ja wcale nie jestem wielką zwolenniczką, że tak musi być i koniec. Jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze na użycie tutaj takiej jakiejś pięknej czerwieni, to ja nie widzę żadnych przeszkód, naprawdę. Natomiast zacznę od oprysowania sobie ust kredeczką ombre.
I teraz tak, możemy to tak zostawić, dać tylko błyszczyk i gotowe. Zresztą zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Biorę błyszczyk hybryda z Glamu. I bardzo proszę, makijaż z nudziakowymi ustami skończony. Ale ja mam tutaj jedną petardę, taki creme de la creme, który postawi, myślę, kropeczkę nad i w tym makijażu. Mam nadzieję, że się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Bo to wiecie, tak naprawdę dopóki się nie nałoży na usta, to nie do końca, ja mam pewien plan w głowie, ale nie do końca wiem, czy on wypali po prostu. Mam tutaj coś z takiej klasycznej kolekcji Kobo. I co wy na to? Napiszcie mi na dole, jak się Wam podobam właśnie w takiej wersji. Poczekajcie tylko, teraz mój sposób na to, żeby się, bo to jest klasyczna pomadka, tak? Żeby ona się nie odbijała na zębach, to trzeba to wyczyścić, czyli robimy to makijaż skończony. Koniecznie mi napiszcie, oczywiście na dole. Jak Wam się podoba? Czy jest to inspiracja dla którejkolwiek z Was? Czy uważacie, że poszłybyście na jakąś większą imprezę, bądź też może na swój własny ślub w tego typu makijażu? Ja bym chyba tutaj to oko zrobiła bardziej jak to, żeby właśnie bardziej się błyszczało, ale chciałam Wam pokazać techniczną różnicę, tak? Ten sam produkt, technika nakładania inna i mamy tak naprawdę różne dwa efekty, tak? Tak więc koniecznie piszcie do mnie, co jeszcze chciałybyście zobaczyć tutaj na kanale, jakie techniki, czy jest jeszcze coś, co powinnam bardziej dokładnie omówić, jakoś dokładniej jeszcze wyjaśnić. Tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o rzęsy, to jest już kilka tutoriali na tym kanale, więc już tego nie nagrywałam, ale jeżeli chcecie jeszcze raz, to nie ma sprawy, mogę to przy kolejnym makijażu nagrać. I teraz podsumowując, jeżeli chodzi o tą paletę, jest to paleta świetnej, świetnej jakości. I jakby nie miałam tutaj wątpliwości, jak brałam ją do ręki, bo jeżeli tutaj jest podpisane by Daniel Sobieśniewski, to uwierzcie mi, że by Daniel Sobieśniewski robi przegenialne cienie. Po prostu to jest taki wirtuoz upiększania kobiet, że nie mogło być po prostu inaczej. Bo wiecie, jeżeli chodzi o podkłady, jeżeli chodzi, nie wiem, chociażby o pomadki, tak, no to tutaj każdy ma swoje preferencje, jeżeli chodzi o chociażby wykończenie. Ja nie mogę, jak mi się coś lepi, jak mi jest jakiś taki piasek delikatny na ustach, no ja mam te problemy sensoryczne, tak. Natomiast jeżeli chodzi o makijaż oka, no to kurczę, Daniel, no jesteś mistrzem. Puder perfekcyjny. Już tutaj powiem to, chociaż będę o tym mówiła w materiale z makijażem twarzy. No po prostu wszystko siedzi na tej twarzy jak złoto. Tak więc cóż, kochani moi, ja nie chcę przedłużać, ściskam Was, całuję. Dajcie mi znać właśnie, czy taki makijaż Was inspiruje, czy poszłybyście na przykład z takimi ustami na wesele, bądź też na własny ślub, czy jednak jesteście tym nudziaki, czy jednak wolicie tak bardziej bezpiecznie. Powiem Wam szczerze, że ja być może na pierwsze wejście, bo niedługo idziemy z Krzysiem właśnie na wesele, być może na to pierwsze wejście pójdę w czerwonych ustach, ale pewnie później ze względu na to, że potem, że się je i tak dalej i dlatego mojego psychicznego takiego komfortu i bezpieczeństwa pewnie nałożę sobie jakiegoś nudziaka, a Wy mi napiszcie, czy powinnam tak robić, czy może jednak nie. Tak więc całuję Was, ściskam i serdecznie Was zapraszam na kolejne odcinki. Buziaki! Mua!